Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej, którą widzicie, czyli zadaniaprojekty.pl. Chcecie się ze mną skontaktować, piszcie od razu na adres mailowy zadaniaprojekty.małpawp.pl. Lub wejdźcie po prostu na stronę internetową. A dzisiaj w ramach przypomnienia takiego wstępu do studiów ekonomicznych, do wielu takich przedmiotów obliczeniowych, mamy przypomnienie, jak policzyć pochodną, choćby taką najprostszą, tak jak widzicie, z ułamka, czy z ilorazu, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. A więc jeżeli funkcja jest tego typu, jak tu widzimy, to do policzenia jest pochodna, to zapisujemy, że to jest literka F z primem i jeżeli do policzenia jest pochodna z licznika i z mianownika, zasada jest taka. Pochodna z licznika razy wartość mianownika minus, co jest ważne, to co było w liczniku bez zmian, razy pochodna tego co było w mianowniku. Jeżeli w mianowniku był logarytm naturalny z x-a, to w tym momencie mogę zapisać ten symbol tutaj między ln a x, ewentualnie wziąć całość w nawias i znowu zrobić symbol prima. A w mianowniku zapisujemy, że to jest logarytm naturalny i albo tutaj zapisujemy sobie dwójeczkę, że to jest logarytm do kwadratu, albo całość, gdyby to była innego typu funkcja, do kwadratu. A więc musimy pamiętać o tym, że mamy licznik, mamy mianownik, całość jest do wyliczenia z tego pochodna, a więc oddzielnie pochodna z licznika razy wartość mianownika minus, co jest ważne, to co było w liczniku razy pochodna z mianownika przez mianownik podniesiony do kwadratu, co by to nie było. A więc pochodna z samego x, jak wiemy, będzie wynosiła zawsze 1, razy logarytm naturalny z x minus x przepisuję i pochodna z logarytmu naturalnego to jest 1 przez x i w mianowniku tak jak było logarytm naturalny z x do kwadratu. Jedyne co możemy sobie uprościć w tym zapisie to jest to z tym, czyli liczba razy mianownik, gdzie w mianowniku jest ta liczba co przed, czyli generalnie to się skraca i zostaje na logarytm naturalny z x minus 1 przez logarytm naturalny z x. Jeżeli ktoś by chciał, zawsze może dopisywać sobie, że to jest wynik pochodny przy założeniu, że mianownik jest różny od zera. To na pewno też byśmy musieli uwzględnić, ale tutaj to już powiedzmy nie jest to takie ważne jak samo policzenie pochodnych. Także ja na ten czas kończę to zadanie. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, piszcie przez stronę internetową czy bezpośrednio na adres mailowy. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Zacznijcie od takich podstawowych, jak ja Wam prezentuję. Komentujcie filmy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie te filmy znajomym i lajkujcie, jeśli naprawdę Wam te filmy się podobają, bo nie wiem, czy faktycznie więcej tego kręcić, czy po prostu zostawić to tak, jak jest. Pozdrawiam i udanego roku akademickiego.